Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych. Dzień dobry Państwu. Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu wita Państwa Jacek Bednarek. Dziś w 22 odcinku moim gościem w studiu telewizji TVT jest doskonały himalaista. Pięciokrotny zdobywca Mount Everestu. Człowiek, który wszedł na 11 z 14 ośmiotysięczników. Laureat Super Kolosa w 2020 roku. Drodzy Państwo, gwiazdozbiór Śląskiego Sportu pan Ryszard Pawłowski. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie Ryszardzie, witam serdecznie. Co u Pana słychać? Dobrze, jak widać, dobrze. Wiosna przyszła, więc ja też jestem pozytywnie nastawiony. Cieszę się, jak ludzie są z reguły pozytywnie do życia nastawieni, mają dużo takiej siły do werwalnej. Panie Ryszardzie, urodził się Pan w Bogatyni. Lata młodzieńcze spędził Pan w Rypinie. Tak. Co było powodem, że młody 14-letni Ryszard Pawłowski przyjechał na Górny Śląsk? No, Rypin to jest taka mała mieścina. Wtedy, kiedy ja. Kujawsko-Pomorskie, tam... tak? Tak, Kujawsko-Pomorskie. Obecnie kiedyś województwo bydgoskie wielkie, ale taka mała mieścina to była wtedy, jak ja tam mieszkałem, ileś tysięcy ludzi tylko. No i oczywiście był nabór do szkół górniczych. Bardzo daleko, no dla mnie to był jakoś, jakby inny świat, więc dałem się skusić, głównie dlatego, że też dwójka kolegów też chciała właśnie wyjechać poza Rypin, skuszeni tymi różnymi ofertami, bardzo takimi... Śląsk był wtedy atrakcyjny. Atrakcyjny, tak. No, no i do dziś ja też tutaj przyjechałem i do dzisiaj mieszkam na Śląsku. Dobrze. Panie Ryszardzie, czy od dziecka Pana pasją i marzeniem były góry? Moich gości w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu zawsze pytam o te pierwsze kroki w sporcie. Jak to było w Pana przypadku, zanim zaczął się Pan wspinać w wysokich górach? Czy jako młody chłopak trenował Pan inne dyscypliny sportowe? No, przyznam szczerze, że jak przyjechałem, to moim marzeniem to była w ogóle przygoda. Wiadomo, kiedy 50-60 lat temu, jak wyglądał tutaj nasz Śląsk, nasze Katowice. Więc ja marzeniami byłem poza Śląskiem, nawet bardzo poza... mi się podoba, jak Pan mówi, nasz Śląsk, nasze Katowice. Tak, tak. Poza właśnie tym rejonem głównie. No ja jakby tęskniłem do wolności. Dlatego moją pasją były książki przyrodnicze różne. O Alasce, o Patagonii, a również później o Himalajach. No i dlatego... Myślami byłem zawsze bardzo, bardzo, bardzo daleko. Jak zostaje się najpierw taternikiem, później alpinistą i na samym końcu legendą Himalaji? Pracował Pan w kopalni głęboko pod ziemią. Kiedy zrozumiał Pan, że Pana miejsce to nie ciasne kopalniane chodniki, a właśnie wolność, przestrzeń w wysokich górach? Ja bym troszeczkę jeszcze wrócił do tego, jak przyjechałem tutaj, to były oczywiście internaty, były hotele robotnicze, ale na początek te internaty, gdzie różni ludzie tam mieszkali, nie obrażając nikogo, ale z domów dziecka, z różnych zakładów nawet poprawczych. No i ja starałem się przynajmniej soboty, niedzielę wybywać, żeby nie brać udziału w tych imprezach, o, że tak powiem. No i wybierałem to, co mogłem, czyli to był na początek Pałac Młodzieży, gdzie zacząłem chodzić na boks, na zapasy, no ale później przez kilka lat chodziłem na judo, co mnie bardzo wciągnęło, nawet byłem wicemistrzem województwa katowickiego, bardzo mi się to podobało. No ale jako, że później po tej zasadniczej szkole górniczej szkoliłem się, czy uczyłem się
w słynnej Sztygarce w Dąbrowie Górniczej i wtedy już tam wydział elektryczny skończyłem, ale zamarzyło mi się, że troszeczkę to jest dla mnie za mało. Jak zacząłem pracę na kopalni, to również zgłosiłem się na Politechnikę, na Wydział Elektryczny Politechniki Gliwickiej. No i jednocześnie musiałem wtedy łączyć pracę na kopalni właśnie ze studiami na Politechnice Gliwickiej. I to troszeczkę mi zabierało czas na takie wyczynowe właśnie treningi judo, mimo że już byłem wtedy, można powiedzieć, utytułowany. No i na początek przyjąłem się do klubu speleologicznego, gdzie zjeżdżaliśmy, gdzie również zjeżdżaliśmy tak w dół do jaskiń różnych. No a później takie kroczki, takie stopniowanie, czyli skałki, Tatry, Alpy, inne góry, no i w końcu również Himalaje po wielu latach, tak. Wszedł pan wiele razy na przysłowiowy dach świata. Pamięta pan ten pierwszy dzień, pana pierwszy dzień w górach? Tak, muszę powiedzieć, że no pierwszy dzień w górach to wiadomo, że to były nasze Tatry. Tatry latem, Tatry zimą. Natomiast ta przygoda z wyższymi górami to też była stopniowa, że najpierw to były szczyty 6000, 5000. No i nie ukrywam, że bardziej mnie wciągało wspinanie techniczne. To znaczy duże ściany, że wspinanie tam, gdzie trzeba było duże umiejętności techniczne wykazywać. Wtedy jeszcze nie myślałem o górach najwyższych typu Mount Everest. No głównie dlatego, że wiedziałem, że to wiąże się z olbrzymimi kosztami. Natomiast taka szansa okazała się, że ludzie, z którymi często spotykałem się na wyjazdach z zachodnich wypraw, no zauważyli, że jestem dobry i zaproponowali mi udział w wyprawie jako przewodnika, ale jednocześnie z szansami na wejście na Mount Everest. I był to rok 94. No ja nie ukrywam, że też troszeczkę mnie pytania dziennikarzy, no może nie denerwowały, ale które mi zaintrygowały, że mnie pyta, no panie Ryśku, a kiedy pan wejdzie na ten Mount Everest, prawda? No i wtedy mówię, no czemu nie spróbować, jak mam szansę? I ktoś mi daje tą szansę, czemu nie spróbować? Na Mount Everestie był pan 5 razy. Tak jak już pan powiedział, zdobył pan tą górę pierwszy raz 13 maja 1994 roku. Co pan wtedy zobaczył, jak pan wszedł na tą górę? No akurat muszę powiedzieć, że wtedy byłem tym przewodnikiem, który jednocześnie musiał się opiekować grupą ludzi, między innymi. No i jak wszedłem na wierzchołek, mało tego, miałem również z sobą kamerę, bo to ja byłem uczestnikiem wyprawy amerykańskiej, takiej bardzo, bardzo wyprawy już utytułowanej, agencji utytułowanej. No widziałem właściwie, miałem szczęście, że zobaczyłem to, co jest dookoła. Zobaczyłem Tybet, zobaczyłem Nepal, zobaczyłem to mnóstwo innych szczytów. No byłem wtedy... Zobaczył pan świat. Wtedy byłem zadowolony. Tak, świat z samego najwyższego punktu. Dokładnie tak. Oprócz wspomnianego Mount Everestu zdobył pan jeszcze 10 innych 8000-ników. W sumie 11 szczytów z grona 14 najwyższych na świecie. Jest pan uczestnikiem i organizatorem ponad 300 wypraw wysokogórskich. Która z pana wielu wypraw sprawiła panu najwięcej trudności, a z której ma pan najlepsze wspomnienia? No nie ukrywam, że każda z wypraw to bardzo mnie cieszyła. Między innymi brałem dlatego udział w tych wyprawach, że ktoś mnie tam zauważył, ktoś to dosponsorowywał, bo ja muszę powiedzieć, że wyprawa na Mount Everest to jest koszt $50,000 i wtedy mnie nie było stać nawet na cząstkę tego opłacenia, ale że ktoś mnie zauważył, wykorzystali moje umiejętności i dano mi szansę, więc wchodziłem. Natomiast jeżeli chodzi oto, jaka wyprawa była dla mnie, może taka, czy góra najbardziej honorna, no to przyznam, że K2, czyli druga góra świata, dlatego że ona zawsze kojarzyła się z takimi dużymi trudnościami. Jest to zresztą piękna góra, taka piramida, a że to było zdobycie tej góry właśnie od strony chińskiej, czyli taką najtrudniejszą z najtrudniejszych dróg, tak, filarem północnym i to był rok 96. No wtedy udało mi się wejść, i to już podczas pierwszej próby na ten szczyt. Podkreślę od razu, że to było wejście bez użycia tlenu, bez wspomagania tlenowego, czyli bardzo duże osiągnięcie. I to była wyprawa dla mnie taka najbardziej honorna. To jest taka góra
którą się zawsze chwalę, bo zawsze chciałem to zrobić. Kiedy marzeniem każdego było zdobycie K2. Czyli to można powiedzieć, że takie marzenia dla Pana stały się wtedy rzeczywistością. Coś się spełniło, spełniło się Pana marzenie. Tak, natomiast inne góry, no byłem na wielu wyprawach, bo byłem zarówno partnerem wspinaczkowym, zarówno Jurka Kukuczki, jak i Krzysia Wielickiego, jakby Janusza również, Majera i innych. No i również oczywiście zdobywałem ten, później jeszcze ponownie ten Mount Everest w taki sposób, tylko często to już było na zasadzie, że zostałem instruktorem alpinizmu i zostałem również przewodnikiem, że wprowadzając ludzi, jednocześnie mogłem realizować te swoje marzenia, że przy okazji tego, że kogoś wprowadzałem, miałem również pieniądze, ale realizowałem te cele, ale również to były często cele sportowe, że wchodziliśmy na szczyty 8-tysięczne trudnymi drogami. Na przykład taką jedną z takich gór, którą no, próbowaliśmy zdobyć i chcieliśmy być pierwszymi na świecie, to była południowa ściana Lhotse. No, gdzie wtedy w zespole naszym był zarówno i Krzysiu Wielicki, i Jurek Kukuczka. No i to była chyba najtragiczniejsza jedna z tych wypraw, 89 rok, dlatego że... 24 października 1989 rok, tragiczna data. Wtedy byłem związany jednolinią... Chce pan opowiedzieć o tym wypadku? Z legendą. No to jest znana historia, natomiast dlatego, że głównie Jurek Kukuczka już wtedy był bardzo, bardzo utytułowany, bo chyba jeden z najbardziej znanych po Reinholdzie Messnerze alpinistów na świecie. Miał zdobyty już wtedy 14 szczytów 8-tysięcznych. Był oczywiście z naszego klubu wysokogórskiego w Katowicach, był bardzo dobrym moim kolegą. No i ja miałem przyjemność zarówno na pierwszej wyprawie w roku 95, jak i później w 85 i później roku 89. Byłem partnerem Jurka Kukuczki i podczas tej drugiej z tych wypraw, no, tam gdzie mieliśmy duże szanse wejścia na szczyt, bo wystartowaliśmy z powyżej 8000 metrów w kierunku szczytu. No Jurek w pewnym momencie odpadł w trudnym miejscu. Te przeloty, które zakładał... To wejście na Lhotse, tak? Tak, tak, na południową ścianę Lhotse, tak, tak, z południowej strony. No i wtedy Jurek odpadł. Ten lot był bardzo długi, bo te przeloty, które zakładał, chyba nie były zbyt dobrze założone. Jako, no, wspinaliśmy się na jednej pojedynczej linie. No i w końcu po długim locie właśnie ta lina zerwała się na ostrej krawędzi skały. No ja wtedy musiałem, oczywiście walczyłem o życie, schodziłem już bez zabezpieczenia, samotnie, bo nie miałem radiotelefonu. No i to była no, oczywiście tragedia olbrzymia, bo Jurek był znany na całym świecie, tak jak powiedziałem, dobrym naszym kolegą. No i to również o czym myśli się, o czym myśli się w takim momencie? Czy rozważał Pan wtedy porzucenie gór? No muszę powiedzieć, że... dosyć długo mnie ta przykra sytuacja trzymała, no bo wiadomo, że Jurek miał rodzinę, ja również miałem rodzinę, no i trzeba się było zastanowić. Natomiast ta pasja, która mnie przyciągnęła w góry, była na tyle duża, że po jakimś czasie wróciłem do wspinania. Wciąż uważałem, że mimo, że robię niebezpieczne rzeczy, to kontroluję i starałem się to robić. I później jeszcze przez długie, długie lata wciąż to robię. No i tej decyzji nie żałuję, że pozostałem w górach. Śląsk to wielkie nazwiska w Pana sporcie. Oczywiście Pana nazwisko, wspomniany tutaj Jerzy Kukuczka, ale również Andrzej Czok, Janusz Majer, Krzysztof Wielicki. Krzysztof Wielicki, tak. Olbrzymia tradycja i wielkie wyniki, którymi Śląsk może się poszczycić. Skąd wzięła się tak duża pasja do tego sportu w naszym regionie? No, ja myślę, tak jak powiedziałem, że ten Śląsk nasz był zawsze taki kojarzony z takim zanieczyszczonym powietrzem. My nawet żeśmy żartowali, że tu jest mniejsza ilość tlenu niż gdziekolwiek ze względu na to zanieczyszczenie i dlatego, że nasze organizmy się łatwiej aklimatyzują w tym rozrzedzonym właśnie powietrzu w górach najwyższych. No chyba coś w tym było, nie ukrywam, bo zarówno klub katowicki był bardzo utytułowany, jak i klub gliwicki. Mało tego, bardzo często żeśmy współpracowali, robiliśmy trudne wyprawy, trudne wspólne wyprawy. No i nie ukrywam, że
klub, do którego należę, to wciąż klub katowicki, no jest chyba jednym z najbardziej utytułowanych klubów na świecie, bo mieliśmy zarówno Jurka Kukuczkę, mamy Krzysia Wielickiego, Janusza Majera, no jak Artura Heizera. No oczywiście, ja też mam zaszczyt być w tym klubie, więc bez zbytniej przesady uważam, że to był najbardziej utytułowany klub na świecie. W 2020 roku otrzymał pan szczególne wyróżnienie. Został pan laureatem Superkolosa. Należy też pan do elitarnego klubu The Explorers Club. Jest pan sportową gwiazdą. Napisał pan spory rozdział w historii polskiego i światowego himalaizmu. Czy czegoś w nim brakuje? Wciąż jestem z tego dumny, że obrałem taką dziedzinę sportu. No teraz mam jeszcze dodatkową satysfakcję, że jako przewodnik, jako instruktor mogę zarażać szczególnie pasją młodych ludzi w klubie, że przeprowadzamy szkolenia, że chodzimy na ściankę, wyjeżdżamy w skałki, ale również, że wprowadzam ludzi na ludzi, którzy może nie są profesjonalistami, nie mają dobrego przygotowania, ale pod opieką takich ludzi jak ja, czyli przewodników, czyli tam szerpów, wchodzą na góry i mogą realizować tą swoją pasję. Ale jest to po prostu, góry są piękne, tylko trzeba zdawać sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosą. Jeżeli to robią pod opieką ludzie, no to wielki ukłon dla tych ludzi, że realizują swoje marzenia, natomiast ja mam dodatkową satysfakcję, że również dzięki mojemu wstawiennictwu, tej opiece, ci ludzie wchodzą na szczyty. Co pana zdaniem najważniejsze jest w tym sporcie? Zdrowie genetyczne i psychiczne oraz marzenia? Czy wiara i konsekwencja poparte ciężką pracą? A co z przysłowiowym szczęściem w tym sporcie? Przysłowiowym szczęściem w sporcie generalnie, tak można powiedzieć. No ja na podstawie, na przykładzie swojej osoby powiedziałbym tak, w końcu żyję już parę lat i według mnie to też przyglądając się innym dziedzinom sportu, że chyba najważniejsze są mimo wszystko geny, może to jest niepopularne co powiem, ale geny, które ma człowiek, ale to trzeba. Nie wystarczą te geny, trzeba czymś wspomóc, czyli oczywiście przygotowaniem technicznym, wiedzą, oczywiście determinacją. Szczególnie w górach najwyższych, czy w tych trudnych górach, gdzie jest niebezpieczeństwo, trzeba mieć psychikę, też dużą, że w trudnych sytuacjach się nie załamywać, tylko mieć tą determinację. No ale na koniec tutaj, tak jak pan wspomniał, ważny jest ten łódź szczęścia też, dlatego że można być nie wiem jak przygotowanym, można nie wiem co robić i nagle lawina nas porwie gdzieś, czy zerwie się lina w najmniej przewidywanym momencie i ktoś, kto nie ma szczęścia, wystarczy, że kilka metrów odpadnie, uderzy głową, się zabije, a czasami, tak jak ja miałem w swoich czasami wyprawach, że spadałem nawet gdzieś tam z lawiną kilkaset metrów i wychodziłem żywy z tej sytuacji. No i to nie było nie tylko moja umiejętność jakaś, ale olbrzymi łódź szczęścia. Czyli tak jak szczęście powiedziałem, ważne. od tej genetyki. Czyli generalnie rzecz biorąc taki mikst. Tak. Panie Ryszardzie, chyba jest pan zadowolonym i szczęśliwym człowiekiem. Zobaczył pan ziemię, naszą ziemię z jej najwyższych szczytów. Jak sport i zdobywanie niedostępnych gór wpłynęło na pana życie? No myślę, że to jest najważniejszy taki element w moim życiu, że wiadomo, że każdy chce mieć rodzinę, ja mam tą rodzinę, no chcę mieć jakąś satysfakcję z tego, co dokonał w pracy, natomiast olbrzymie, dla mnie jest to szczęściem to, że wciąż ta pasja trwa moja. Od kiedy się zdecydowałem, mając tam powiedzmy 20 lat, że zajmę się tymi górami, że to będzie moją pasją, to wciąż ta pasja się realizuje i, no, i z tego powodu jestem szczęśliwy. Także
uważam, że jeszcze potrwa to jakiś czas i wciąż to mnie będzie napędzało i do takiego pozytywnego też to pozytywne nastawienie do tego, co robię. Co robi Ryszard Pawłowski w wolnej chwili? Ma pan jakieś hobby? O, wciąż muszę powiedzieć, że mam, bo to jest nie tylko góry są dla mnie pasją, ale od wielu, wielu lat również takim moim hobby, a można powiedzieć, może nie zawodowe, ale od wielu, wielu lat gram w tenisa. Dzisiaj nawet będę grał wieczorem. Ale również pasją są od wielu, wielu, wielu lat są szachy. To już grałem w szkole, później grałem nawet na turniejach amatorskich i przyznam, że bardzo lubię to robić. Czasami nawet jak nie mam partnera, bo, czy na wyprawach, czy gdzieś jak mamy czas, to siadam grać, ale czasami nawet gram z komputerem. Więc mam takie swoje różne pasje, które wciąż mnie wciągają i mimo, no jest to oczywiście jakaś ścianka, która bardziej to może jest techniczne wspinanie niż jakieś tam wyczynowe. Natomiast to chcę realizować, mimo że wiem już, że w żadnej z tych dyscyplin mistrzem świata nie będę, ale wciąż mnie to bardzo bawi i cieszy. Panie Ryszardzie, czego można panu, albo czego trzeba panu dziś życzyć? No chciałbym, żeby ta pasja trwała jak najdłużej, to co robię, bo to jest tak, że to nie tylko są szczyty ośmiotysięczne, które tam kiedyś zdobywałem, wciąż jeszcze wyjeżdżam na przykład do Nepalu, w ubiegłym roku byłem zarówno w Nepalu, jak i byłem w Karakorum w Pakistanie, ale teraz na przykład trafiłem też na człowieka, który zaproponował mi, żebyśmy zdobyli wszystkie najwyższe wulkany kontynentów. I tego jeszcze nikt w Polsce nie dokonał. Jest to dosyć kosztowna impreza, natomiast już niewiele mi brakuje i dosłownie za kilkanaście dni wylatuję do Papua Nowa Gwinea, gdzie jest jeden z tych najwyższych wulkanów właśnie w Oceanii i wtedy Australia i Oceania. No i jest to taka pasja, do której się przygotowywuję, myślę o tym, później po jakichś sukcesach mogę się tym pochwalić, nie tylko wśród znajomych. Czyli życzę panu spełnienia i zadowolenia z pana kolejnej nowej pasji w imieniu własnym oraz sympatyków pana wielkich wyczynów. Szanowni państwo, dziś w studiu telewizji TVT moim gościem był niesamowity człowiek, legenda polskiego i światowego himalaizmu, pan Ryszard Pawłowski. Panie Ryszardzie, serdecznie dziękuję panu za przyjęcie mojego zaproszenia i udział w Gwiazdozbiorze Śląskiego Sportu. Jeszcze raz życzę panu przede wszystkim dużo zdrowia i w dalszym ciągu wielu sukcesów życiowych i sportowych. A ja zapraszam państwa do oglądania następnego odcinka Gwiazdozbioru Śląskiego Sportu. Moim gościem będzie była świetna alpejka, multimistrzyni Polski, olimpijka, pani Katarzyna Szafrańska-Sosgórnik. Oglądajcie nas w TVT. Panie Ryszardzie, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu i do zobaczenia. Dziękuję. Życzę wszystkim również pasji, obojętnie w jakiej dyscyplinie. Sponsorem programu był Tauron, sprzedawca instalacji fotowoltaicznych.